Witam Państwa w rozmowie tygodnia. Dziś naszym gościem jest pani Wiesława Krawczyk, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Ciechanowie oraz wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Witamy bardzo serdecznie pani dyrektor. Witam panią, witam państwa. Dzisiaj głównie chciałabym porozmawiać o samorządzie województwa mazowieckiego, ponieważ w tym roku obchodzicie państwo swój jubileusz, 20-lecie istnienia. Jednak zanim przejdziemy do właściwej treści naszej rozmowy, na samym początku chciałabym poruszyć temat bardzo istotny i ważny, jeżeli chodzi mi tutaj głównie o temat bezpieczeństwa nad wodą, bezpiecznych wakacji. Pani dyrektor, jakie zagrożenia dla nas, potencjalnych urlopowiczów, stwarza zarówno woda, jak i zanieczyszczony piasek? Lato, więc przede wszystkim myślimy o kąpieli. Sprzyjają temu upały, które aktualnie mamy. W związku z tym stacja sanitarno-epidemiologiczna przed sezonem, przygotowując się do bezpiecznych wakacji, bada jakość wody w kąpieliskach. Mamy jedno kąpielisko na Krubinie w Ciechanowie. To kąpielisko jest bardzo dobrze przygotowane, ma dobrze przygotowaną infrastrukturę, jest ratownik, ale dla nas jest ważna jakość wody. I właśnie ta woda w tym kąpielisku na podstawie badań przeprowadzonych w miesiącu czerwcu spełnia wymagania mikrobiologiczne i nie niesie ze sobą zagrożenia przeniesienia zakażeń. Także możemy kąpać się w tej wodzie bezpiecznie. Mamy inny odkryty akwen, to jest odkryta pływalnia, aczkolwiek ona nie jest przygotowana w sensie technicznym bardzo dobrze, bo są tam tylko zastępcze przebieralnie, zastępcze ubikacje, ale woda w tym odkrytym basenie jest również dobra. Także również nie ma zagrożenia przeniesienia zakażeń, kąpiąc się w tej wodzie. Stałym nadzorem mamy objętą krytą pływalnię. Ona cieszy się również ogromnym powodzeniem, szczególnie wtedy, kiedy zachmurzy się na dworze. Wtedy pływalnia ma więcej użytkowników i na ten czas pływalnia również spełnia wymagania. Ale wiemy, że w wakacje to dzieci się nudzą, więc często dziadkowie czy rodzice zabierają dzieci do piaskowni. I tutaj chciałabym uświadomić, że jednak piaskownice niosą pewne zagrożenie. Szczególnie te piaskownice, które są nieokryte, do których mają możliwość wejścia psy, koty, ptaki. Te zwierzęta, zanieczyszczając piaskownice, tworzą, że może być tam zanieczyszczony piasek, a choroby są różne, które mogą być tą drogą przez dzieci przenoszone. Może to być salmonelloza, może być toksoplazmoza, toksokaroza. Jaja tych pasożytów czy bakterii przeniesione przez dziecko do jamy ustnej mogą spowodować przeniesienie tego zakażenia. Mogą również być jaja glistnic. W związku z tym pamiętajmy o tym, że są to groźne choroby. Dziecku nie powinniśmy w czasie zabawy w piaskownicy podawać posiłku jakiegokolwiek. Dziecko po przyjściu z piaskownicy powinno szybko umyć ręce. A nie wprowadzajmy również psów, kotów ze sobą na spacer, by zabawiali się w piaskownicach. My apelujemy do wszystkich gospodarzy piaskownic, by te piaskownice czynili bezpiecznymi. A bezpieczne będą wtedy, kiedy będą zamykane. Kiedy nawet ptaki nie będą mogły siadać podczas i zanieczyszczać tych piaskownic. Wielu gospodarzy odpowiada już na ten nasz apel i część piaskownic spełnia te wymagania. Dopracowaliśmy się, że piasek w piaskownicach jest wymieniany. To podstawa takiego bezpieczeństwa. Każdego roku po sezonie zimowym powinna być piaskownica oczyszczona i wymieniony piasek na certyfikowany i płukany. I taki efekt mamy w wielu piaskownicach. Ale bezpieczeństwo to również nasza wiedza, to nasza troska i świadomość, która czyni, że te wakacje mogą być bezpiecznymi. Również nie przesadzajmy z opalaniem, bo to też szkodzi. Nie skaczmy na główkę do wody. No i takie po prostu naturalne metody, które tworzą, że jesteśmy bezpieczni. Po prostu zachowujmy się z rozsądkiem.
Jest to garść bardzo ważnych informacji. Miejmy nadzieję, że nasi widzowie wezmą sobie, pani dyrektor, słowa do serca i faktycznie ten czas letni, czas wypoczynkowy będą spędzać z głową. Pani dyrektor, przejdźmy zatem do kolejnej części naszej rozmowy. Między innymi chciałabym porozmawiać tutaj głównie o samorządzie województwa mazowieckiego. Realizujecie państwo nowy program dotyczący aktywizacji sołectw. Na czym on dokładnie polega? To jest rzeczywiście innowacyjny mazowiecki instrument aktywizacji sołectw. W tym roku po raz pierwszy przeznaczyliśmy na ten cel 6 milionów złotych. Jest to program, który kierujemy do najmniejszych naszych społeczności, czyli do sołectw. Uważamy, że tam są osoby, jest społeczność, która chce zmieniać swoje otoczenie, która ma duży wpływ na zmianę tego otoczenia poprzez to, że najlepiej wiedzą, co jest im potrzebne. W związku z tym przeznaczyliśmy te pieniądze i bardzo dużo sołectw otrzymało te środki. Dwa sołectwa z każdej gminy mogły sięgnąć po te środki. Były to, można powiedzieć, nieduże pieniądze, bo 10 tysięcy złotych, ale bardzo cenne projekty zostały skierowane do nas i wszyscy, którzy skierowali się do nas o pomoc w tym zakresie, otrzymali tą pomoc. Także mam przekonanie, że za sprawą tego mazowieckiego instrumentu aktywizacji sołectw również będą się zmieniały nasze najmniejsze społeczności i teren wokół tych miejscowości. Pani dyrektor, jako samorząd województwa mazowieckiego wspieracie również wiele innych instytucji, jak i jednostek. Ostatnio chociażby doszło do podpisania umów z ochotniczymi strażami pożarniczymi, gdzie zostały przeznaczone pieniądze na remont strażnic. Czy ten program cieszył się dużym zainteresowaniem i czemu wspieranie ochotniczych straży pożarnych jest tak ważne dla nas? Ochotnicze straże pożarne to bardzo ważna dla nas formacja, bardzo ważna dla bezpieczeństwa Mazowszan. Dlatego zasługuje ta formacja, ci ludzie zasługują na ogromne wsparcie i my tego wsparcia w zakresie doposażenia, w zakresie doposażenia czy to w samochody, czy w sprzęt dokonujemy już od wielu lat. I w tym okresie funkcjonowania samorządu wojewódzkiego byliśmy pierwszymi w Polsce, którzy jako samorząd zaczęliśmy dofinansowywać zakup samochodów strażackich. To już 71 milionów w tym minionym okresie samorządu przeznaczyliśmy na pomoc strażom. Kupiliśmy wspólnie około 500 samochodów. Kupiliśmy również pompy strażackie, to już w tysiącach sztuk. Kupiliśmy łodzie ratunkowe. To wszystko po to, by strażacy, angażując swoje siły, swoją pasję, mogli również bezpiecznie pracować. W ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku, przeznaczyliśmy 8 milionów złotych, ponownie, tak jak w latach minionych, na pomoc przy zakupie samochodów. Udało się wielu jednostkom skorzystać z tej pomocy. Było aż 262 wnioski. Większość tych wniosków została zrealizowana i tak w subregionie naszym, najbliższym tutaj Ciechanowa, to pomoc otrzymały takie miejscowości jak Lipniki Stare z gminy Półtusk, jak Unieck z powiatu płońskiego z gminy Raciąż, Wyszyny Kościelne z gminy Stupsk, Szydłowo z gminy Szydłowo w powiecie mławskim. Jeśli chodzi o powiat przasnyski, pomoc otrzymała Węgra, gmina Czernice. Była to pomoc sięgająca do 130 tysięcy. Przy takim właśnie mądrym zagospodarowaniu środków gminy czy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przy naszej pomocy uda się kupić kolejne samochody. Ale pytała pani o nowy instrument wsparcia. To pomoc przy remoncie strażnic. Chcemy, by te strażnice, które służą strażakom dla wykonywania ich pracy, dla zabezpieczenia samochodów, również funkcjonowały w stanie
technicznym właściwym. Dlatego po raz pierwszy przeznaczyliśmy środki finansowe na remont tych strażnic. Przeznaczyliśmy tych środków 5 milionów złotych. Wpłynęło bardzo dużo wniosków, 214 przedsięwzięć ostatecznie zostanie zrealizowanych. I są to remonty bram garażowych, remonty dachu, remonty okien. Po prostu te strażnice, jak rozejrzymy się w terenie, one niszczeją. I myślę, że te środki, które przekażemy na początek tych remontów, będą powodowały, że rozpoczną się remonty strażnic i ich gospodarze, strażacy będą sięgali po kolejne środki, żeby odbudować te strażnice. Jeśli chodzi o nasz teren, to będzie remontowana z udziałem naszych środków strażnica w Ościsłowie, w Sosnowie, w Przywilczu. W Przywilczu widziałam bardzo duża, piękna strażnica, wymaga znacznie więcej środków. Jeśli chodzi o środki, o strażnicę na terenie Przasnyskim, to strażnica w Małowidzu, w Łaniętach, w Duczyminie, w Krasnym, w Czernicach Borowych, w Karwaczu. Były to niezbyt duże środki, ponieważ chcieliśmy zachęcić do tych remontów jak najwięcej ochotników, strażaków pracą przy tych strażnicach. Były to środki rzędu 20 paru tysięcy złotych. Ale dla strażaków wierzę, że jest to i tak duża kwota. Pani dyrektor, jako samorząd wspieracie nie tylko ochotnicze straże pożarne, ale również wspieracie renowację zabytków. Chociażby pieniądze, które zostały ostatnio przeznaczone na prace konserwatorskie kościoła w Ratowie. Ile jeszcze zabytków na Mazowszu wymaga tak naprawdę wsparcia finansowego? Bardzo wiele zabytków wymaga wsparcia finansowego. W tym roku przeznaczyliśmy na ratowanie zabytków 5 milionów. Ale wniosków wpłynęło aż 144 i wymagałyby wsparcia ponad 20 milionów. Jednak każdego roku wierzę, że będziemy realizować program, który będzie służył ratowaniu tych zabytków. Tak się działo w latach minionych i wiedząc o tym, że jest taka potrzeba, a mając na celu również utrzymanie dziedzictwa kulturowego, jako samorząd będziemy to wsparcie kierować nie tylko w tym roku, ale myślę, że i w latach następnych. Tak jak powiedziałam, przeznaczyliśmy 5 milionów. Za sprawą tych 5 milionów będzie zrealizowanych 67 projektów. W najbliższym naszym otoczeniu będzie prowadzona konserwacja ambony w kościele w Opinogórze. Ta ambona okazało się, że ma swoją historię. Trzeba zachować tę historię, więc zostały tam skierowane nasze środki. Mówiła Pani o zespole sakralnym w Ratowie. Tam będzie remontowana dzwonnica. Będziemy również cieszyć się ratowaniem zabytków w Chotuniu. Tam jest zabytkowy kościół. Będzie prowadzona konserwacja ołtarza. Ale poza kościołami, które najczęściej są remontowane, rewitalizowane czy konserwowane są obiekty sakralne, to również w najbliższym naszym otoczeniu w Szreńsku będzie prowadzona rewitalizacja parku popałacowego. Ale nie zapomnijmy o Krasnym. Właśnie Krasny to ten mały Wawel, który w naszym najbliższym terenie jest ostatnio częste remonty tam przechodzi i tym razem też będzie dofinansowanie na pokrycie, na wymianę dachu nad częścią prezbiterium i zakrystii tego kościoła w Krasnym. Mamy jeszcze taki mały kościółek w Zarębach, drewniany, już takich coraz mniej w dobrym stanie widzimy, więc też zostały skierowane tam środki. Potrzeb jest więcej, ale tak jak powiedziałam, po prostu mając na celu jednak zachowanie tego dziedzictwa kulturowego, będziemy wspierać nie tylko w tym roku, ale będziemy pamiętać w latach następnych. Rozumiem, rozmawiałyśmy o straży pożarnej, o zabytkach. Teraz czas na bazę sportową. Jak ona wygląda na terenie Mazowsza? Czy powstaje coraz więcej boisk?
No właśnie, to w ostatnim czasie, w okresie, kiedy jestem radną wojewódzką, bardzo mnie radowało powstawanie wielu boisk. Budowaliśmy orliki, budowaliśmy hale sportowe, budowaliśmy boiska. Myślę, że jeszcze przyjdzie czas na podsumowanie w liczbach, ale uczestniczyłam sama jako przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu przy przydzielaniu środków na te inwestycje z tak zwanego instrumentu, z tak zwanej bazy sportowej, mazowieckiej bazy sportowej, którą finansował Totalizator Sportowy. Jednak od ubiegłego roku nie mamy możliwości takiego oddziaływania poprzez te środki. Środki z Totalizatora Sportowego zostały zachowane w Ministerstwie Sportu. My niestety nimi nie dysponujemy. Dlatego też widząc potrzebę aktywizacji społeczeństwa, aktywizacji fizycznej, uważamy, że trzeba zadbać i ciągle dbać o te obiekty sportowe i przeznaczyliśmy 10 milionów w tym roku z własnych środków samorządowych na tą bazę. Najwyższe dofinansowanie tego instrumentu to 200 tysięcy złotych. Dofinansowanie otrzymało aż 69 projektów, czyli 69 obiektów sportowych na terenie Mazowsza odmieni swoje oblicze i będzie bardziej przyjazny dla mieszkańców. No mogę mówić tu o Ciechanowie. Ciechanów otrzymał właśnie 200 tysięcy złotych. Miasto Ciechanów na budowę pump traku w Ciechanowie, czyli nowy obiekt sportowy wychodzący naprzeciw potrzebom młodzieży. Będzie w powiecie żuromińskim budowane boisko wielofunkcyjne w Będzyminie, taka miejscowość, czyli musi to być mała miejscowość i chodzi o to, żeby do tych małych miejscowości też trafiały środki. Będzie budowane wielofunkcyjne boisko sportowe w miejscowości Kołaczków, też znamy miejscowość blisko Ciechanowa w gminie Opinogóra, też mała miejscowość. Boisko rekreacyjno-sportowe w Gołyminie, w gminie Gołymin otrzymało 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy złotych. Będzie budowana siłownia zewnętrzna w miejscowości Wola Młocka w gminie Gołymin. A w pobliskim Przasnyszu, w powiecie przasnyskim, będzie boisko wielofunkcyjne w miejscowości Leszno. Będzie plac zabaw na rowerach, ciekawy też obiekt w miejscowości Chorzele. Także są to i małe miejscowości, gdzie będą wspierane za naszą sprawą środków finansowych boiska i place, coraz ciekawsze obiekty pojawiają się w tej bazie sportowej. Myślę, że hale sportowej, wracając do Pani pytania, zostały w naszym rejonie wybudowane już we wszystkich gminach. Już każda gmina. Ostatnio odbieraliśmy halę sportową w gminie Krasne, która dopiero w tym roku została wybudowana, ale z mojej wiedzy mogę powiedzieć, że już wszystkie gminy mają hale sportowe. Piękne, nowe hale sportowe. Ogromny dorobek ostatnich lat z udziałem naszych środków. Pani dyrektor, chciałabym, abyśmy teraz porozmawiały o czwartej już edycji programu Stypendia Marszałka. Chciałabym, aby Pani nam powiedziała, do kogo one są skierowane i o jakich kwotach możemy tutaj mówić. Czy ten program cieszył się po raz kolejny dużym zainteresowaniem wśród młodzieży? Ten program skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych, ogólnokształcących, jak również do zawodowych. Dotychczas z programów stypendialnych skorzystało około 7 tysięcy uczniów. Przeznaczyliśmy na tą pomoc stypendialną 29 milionów złotych. Na tą czwartą edycję łącznie na dwa programy, te dla uczniów szczególnie uzdolnionych ze szkół podstawowych i ogólnokształcących, jak i dla szkół zawodowych, przeznaczymy 15 milionów złotych. Obejmiemy tym programem około 2 tysięcy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ogólnokształcących i około 1400 uczniów szkół zawodowych. Program pierwszy, czyli program dla uczniów szczególnie uzdolnionych, tak jak sama nazwa mówi,
jest skierowany na rozwój i pomoc tym, którzy osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce, którym potrzebna jest pomoc, by ten ich rozwój był bardziej racjonalny i by był opatrzony narzędziami. Każdy z uczniów otrzyma miesięcznie 470 zł, czyli łącznie w ciągu roku otrzyma 4700 zł. Będzie wypłata prowadzona w dwóch ratach, ale te środki mogą być przeznaczone na zakup oprogramowania, na zakup podręczników. Generalnie program stypendialny w tym roku trafi do małych miejscowości. To właśnie ten program będzie służył wyrównaniu szans dzieci z małych miejscowości. 75% środków z tego programu to właśnie kierunek małe miejscowości. Drugi program, ten dla uczniów szczególnie drugi program to jest dla uczniów szkół zawodowych. Tak jak powiedziałam, tu zawodowe kształcenie ma ogromne znaczenie. Tam jest również młodzież bardzo zdolna, dlatego czekamy na te właśnie projekty, które ci uczniowie będą nam proponować jako swoje, autorskie i również otrzymają pomoc. Pomoc otrzymają w takiej samej wysokości 476 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. Cel wydatkowania tych środków, podobnie jak w programie dla uczniów szczególnie uzdolnionych, na materiały, sprzęt, doposażenie swojego miejsca pracy, czy to w komputery, czy w programy. Na zakończenie, Pani Dyrektor, jeszcze chciałabym zadać jedno pytanie. W jaki sposób samorząd województwa mazowieckiego może pomagać, bądź już pomaga samorządom niższych szczebli, bądź organizacjom pozarządowym? Pomagamy właśnie poprzez tworzenie tych programów wsparcia. Programy wsparcia finansowego tworzymy od wielu lat. Szczególnie dużo programów przygotowywaliśmy w latach od 2006 roku do 2011. Wtedy budowaliśmy łącznie z samorządami gminnymi kanalizacje, wodociągi, remontowaliśmy świetlice, tworzyliśmy tak zwane komponenty wsparcia. Tych komponentów było kilka, a może kilkanaście. Nawet wspieraliśmy ekonomiczne strefy, które były budowane w naszym województwie. To było ogromne wsparcie. Myślę, że cała nasza praca skupia się na tym, by Mazowsze rozwijało się równomiernie. Mazowsze to bardzo dynamicznie rozwijający się region. Region, który jest w czołówce regionów Europy. Jesteśmy piątym co do rozwoju regionem, ale wiemy, że ten rozwój zawdzięczamy pracy małych społeczności lokalnych, dlatego że wymagają one wsparcia, tworzymy te programy wsparcia, chociażby program na budowę dróg powiatowych, który też jest realizowany w tym roku. Po około 4,2 miliona przeznaczaliśmy do powiatów na budowę dróg. Tworzymy program na remont dróg gruntowych, bo wiemy, że Mazowsze to bardzo zróżnicowany teren, bardzo zróżnicowany poziom ekonomiczny poszczególnych gmin. Dlatego przy tworzeniu tych programów zawsze uwzględniamy tendencje, potrzeby tej danej społeczności lokalnej. Często przy tworzeniu programów uwzględniamy wskaźnik dochodu na mieszkańca gminy. Po prostu to, co robimy, chcemy, by następował równomierny rozwój Mazowsza. Programy, o których mówiłam wcześniej, to też programy, które mają zapewnić czy to zachowanie zabytków, czy rozwój edukacyjny. To wszystko wiąże się z celami, jakie sobie postawiliśmy. I wspólnie z tymi lokalnymi samorządami możemy zmieniać Mazowsze, tylko razem z nimi.
Miejmy nadzieję, że nasze piękne Mazowsze dalej będzie się rozwijało. I tym pięknym akcentem kończymy naszą rozmowę. Dziękuję Pani Dyrektor za przybycie do naszego studia i za ciekawą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwu natomiast dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejną rozmowę tygodnia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.